Gregory to bezdomne dziecko, które włamało się do centrum. Freddy okazuje mu współczucie i nie wydaje go Vanessie. Ba, nawet postanawia pomóc mu wydostać się stąd niezauważonym. Niestety, ale dla Freddy'ego po prostu wyjść drzwiami jest zbyt trudne, także Freddy opracowuje plan, jak to można stąd wyjść, jednocześnie nie omijając żadnego pomieszczenia. W czasie podróży spotykamy żarłocznego kurczaka, który nawet na śmieci się pokusi, Roxy, czyli niby narcys, salema depreche, psychopatycznego opiekuna, któremu odbija, gdy gaśnie światło, silnego, ale zbyt agresywnego, i wiele innych postaci. A pod koniec mamy do wyboru trzy zakończenia. Wani, zostać lub uciec. Ta decyzja dla każdego jest tutaj prosta. Najlepiej zostać, oczywiście nowym subem na tym kanale. Ponieważ teraz dowiesz się, że w prawdziwym zakończeniu spotykamy Bentrapa, czyli Aftona. Dowiadujemy się, że Wani przywróciła go do życia w sumie dobrowolnie, bo była przez niego kontrolowana, jak w sumie każdy animatronik, ale nasz Afton nie odzyskał pełni sił, więc byliśmy w stanie go pokonać, a historia, no, lubi się powtarzać, Afton ponownie znika w płomieniach.